budzi. Redaktorze. Dostajemy, proszę pani, właśnie na posiłek, ja tu sam posiłek, później to Thank you.
RSA jest niebezpieczna. Ale weź! No, radio i telewizja. Bojowym. Pokazali dzisiaj już koło południa, co potrafią. Jutro wykażą się bardziej. Brawa dla nich. Witam przedstawicieli powiatu radziejowskiego, pana starostę Henryka Gapińskiego i pana wicestarostę Kołzuniaka. Witam wszystkich samorządowców, którzy tu się znajdują, których
i widzę w tej chwili. I witam przede wszystkim Państwa, mieszkańców miasta, okolicy i turystów, którzy trafili tutaj akurat dzisiaj i bardzo dobrze trafili na tę pogodę razem z nami. Zapraszam do dalszych obchodów. Proszę Państwa, pozwólcie, że najpierw dokonamy najważniejszej rzeczy. Mianowicie wręczymy zwycięzcom trzech największych turniejów dzisiejszego dnia nagrody główne. Chciałem Państwa poinformować, że odbyły się dzisiaj trzy turnieje. Turniej uczniczy, turniej rzutu oszczepem, turniej uczniczy był dla dzieci i młodzieży, turniej rzutu oszczepem dla dorosłych i turniej rycerski, turniej miecza, w którym walczyli przedstawiciele bractw rycerskich, które dzisiaj do nas przyjechały. Pozwólcie, że przypomnę, że były to Bractwo Rycerskie Herbu Tur z Chojnic. Pod wodzą Kingi Lewińskiej. Proszę, słuchajcie, to są te wspaniałe dziewczyny, które walą z hakownic, wspaniale śpiewają i bawią także prawie cały dzień dzieci. Chorągiew Zaciężna, trzy miecze pod dowództwem Pawła Sławskiego. Trzy miecze z Warszawy. Komandoria Templariuszy z Inowrocławia pod dowództwem komtura Przemysława Kawczyńskiego. Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej pod wojewodą Leszkiem Kalickim. Chorągiew już nas trochę wcześniej opuściła, ponieważ przygotowują się do jutrzejszej instanizacji bitwy pod Płowcami w Płowcach. Jest także z nami od lat oddział pieszy Zamku Golubskiego pod dowództwem Henryka Wilińskiego. Te wspaniałe konie, wspaniali rycerze na koniach, wspaniałe dziewczyny i giermkowie to oddział konny Zamku Golubskiego. No i na koniec, proszę Państwa, nasza zgraja łotrzyków z miasta Radziejowa. To my. Turniej łuczniczy, którego nagrodą jest ta pięknie wykuta i zawinięta na supeł przez kowala, artystę pana Andrzeja Jędrzejewskiego-Zasięcin. Jest to główna nagroda w konkursie łuczniczym. Wygrała go Teresa Maciejewska. Zapraszamy. Prosimy o wręczenie pana przewodniczącego. Teresa wygrała już drugi raz ten turniej. Proszę Państwa, turniej rzutu oszczepem. Pierwsze miejsce, zwycięstwo przypadło Leszkowi Stasiakowi. Zapraszamy. Nagrodę ufundował pan Karol Benedykciński z Broniewka. To był wstęp, proszę Państwa, najważniejsza nagroda dzisiejszego dnia. Zapraszamy fundatora pana Jana Margulskiego. Poprosimy o wręczenie głównej nagrody w konkursie miecza. Tę główną nagrodę wygrał Marcin Zieliński. Zapraszamy. Marcin Zieliński jest członkiem Bractwa Komandoria Templariuszy z Inowrocławia. Serdecznie dziękujemy. Część z Państwa widziała, jak ten turniej przebiegał. No, krew nie pryskała, ale niejednemu się w głowie zakołowało i to nie od piwa ani innych trunków, tylko od uderzenia mieczem.
Pozwólcie jeszcze, że szybciutko przypomnę, że dzisiejszą imprezę zorganizował Radziejowski Dom Kultury. Bardzo dziękuję przy tej okazji wszystkim pracownikom. To jest wielka, ciężka praca, długa. Musimy naprawdę bardzo dużo w te kilka osób pracować. Pomagało nam, wobec tego w ogóle nie ma mowy o tej imprezie. Pracownicy Urzędu Miasta, serdecznie dziękujemy. No i dziękujemy oczywiście miastu, które także wspiera nas w tej imprezie finansowo. Bardzo dziękujemy także panu dyrektorowi Remigiuszowi Koźmińskiemu i jego załodze, ponieważ rycerze śpią i ucztują w szkole. Także dziękuję bardzo. Dzisiejszą gruchówkę i kiełbasę ufundował nam pan Jacek Wyrębski, prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach. Tak jak już mówiłem, fundatorem miecza był pan Jan Margulski. Dofinansował naszą imprezę jeszcze pan Karol Benedykciński, pan Eugeniusz Pawlak z firmy Madagier, pan Robert Białkowski z firmy Orkop, pan Benedykt Krakowski z Osięcin, pan Andrzej Jędrzejewski z Kowalstwa Artystyczne z Osięcin i pan Stanisław Byczek z firmy Rolmech w Osięcinach. To dzięki nim dzisiejsza impreza mogła się odbyć. Ja ze swojej strony serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję Państwu, żeście przybyli i patrzyli na to, co się tutaj dzieje i mam nadzieję, że się dobrze bawili. Dziękuję bardzo Bractwom Rycerskim. Pan Henryk Gapiński, starosta powiatu radziejowskiego. Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich, jak również podziękować władzom miasta za kontynuację tych uroczystości, które corocznie się odbywają. Chciałem przypomnieć, że kilka lat temu, kiedy na zamku w Golubiu Dobrzyniu jeszcze był pan Zygmunt Kwiatkowski, świętej pamięci, już nieżyjący, to właśnie pan burmistrz miasta Radziejowa, Sławomir Bykowski, pan Jerzy Zmierczak, wójt Radziejowa i moja skromna osoba podpisaliśmy akt kontynuacji tych uroczystości, które odbywają się tu w pierwszym dniu w Radziejowie, w sobotę zawsze, jak również i w niedzielę pod Płowcami. Dlatego chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu, że uczestniczycie w tym wszystkim, podziękować sponsorom, podziękować władzom miasta za kontynuację tych uroczystości i upamiętniania tego, co się działo w 1331 roku. Szanowni Państwo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności życzę i oby tak dalej, oby pogoda sprzyjała w następnych również latach. Dziękuję bardzo.